No i co? Najlepszy dzień w życiu? Najlepszy dzień w życiu, że ja już 23 lata w lipcu będę miał, a powiem, takiego dnia ja chyba nigdy nie miał, więc jestem mega dumny i cieszę się, że osiągnę jeden ze swoich marzeń. Ja jestem przekonana, że no, teraz wygrałeś, ale już wcześniej miałeś jakieś dowody tego, że twoje życie się zmieniło. Jak się zmieniło? 3 lata temu, powtórza, doznał, że kontuzji i musiał przerwać swoje marzenie, które trwało na tej scenie. Teraz że udowodnił, że można wszystko osiągnąć i no trzeba chcieć, więc kontynuował te marzenie z poprzedniej edycji, teraz się dopiero spełniło i dopełniło w 100%. Słuchaj, bo my jakby nagrodą w tym programie jest wyjazd do Stanów i tam treningi. Jak u ciebie jest z angielskim? Spoko. Spoko, 3 lata temu było gorzej, w ogóle nic nie rozumiem, przeważnie do poprzedniej edycji, nic nie czaję kompletnie, przez te 3 lata miał czas, żeby się troszkę podszkolić, bo wiedział, że chce jakby iść do programu i stąd się podszkolił, więc teraz jeszcze mnie czeka przez te pora miesięcy, zanim wyleca, no kurs, no jeszcze muszę szybko przyspieszyć, żeby jeszcze być lepiej i się tam ogarniać. A na co przeznaczysz wygraną, bo pewnie większość będą, wiesz, oszczędności, żeby przeżyć w Stanach, ale może tam jakieś szaleństwa? Znaczy, moim planem jest załatwić wizę pracowniczą i wyjechać, zamieszkać w Stanach, dokładnie w Los Angeles, bo już było 2 razy i to jest moje takie jest z następnych marzeń, które chcę osiągnąć. No to pięknie, a jeszcze powiedz mi, ile dziennie dostajesz wiadomości na Facebooku od swoich fanek? To jest temat, po prostu już nawet nie czaję, bo już ja muszę zacząć wszystkim odpisywać i no przepraszam z góry i no naprawdę przez ten program tu tyle się działo przygotowań do programu, że nie miał czasu też podpisywać, więc z góry chciał przeprosić i podziękować wszystkim fanom za wsparcie, a dostaję ich chyba z milion, więc jakby muszę po prostu to teraz ogarnąć na spokojnie, bo już przestał liczyć w połowie programu. No dobrze, to jaki następny krok po zwycięstwie? Co ty teraz zrobisz? Jak kiedyś w programie powiedział, że jesteś spontanicznym człowiekiem, więc nawet nie wiem, kiedy wylatuję do Stanów, ale jak wylecę, chcę tam zostać na 3 miesiące i moim następnym marzeniem jest zatańczyć Chris Brownem na scenie. Więc to jest jeden z moich marzeń, które chcę następne osiągnąć, a jak pokazą, marzenia się spełniają, inaczej trzeba chcieć.